Moi drodzy, dzisiaj postaram się przybliżyć coś, co jest chyba dość bardzo na czasie w ostatnich dniach czy tygodniach, mianowicie pomiar temperatury oraz związane z tym prawa wymiany ciepła, bo tak by trzeba było powiedzieć, bo w końcu energia czy temperatura, którą my posiadamy, czy każde inne ciało wokół nas, wymienia się, to znaczy do wymiany dochodzi tego ciepła, tej energii, gdy dane ciało ma inną temperaturę niż temperatura otoczenia. Dzisiaj przygotowałem parę takich, nazwijmy to, gadżetów. Jak widać na tym stole, mamy dużą miskę, w której będzie ciepła woda, mamy świeczuszkę, która będzie się paliła i to pokaże coś później, mamy dwa kubeczki, w którym jest chłodna woda, której nie widzimy, i w którym drugim będzie ciepła woda. Mamy czajnik z gorącą wodą, mamy, co bardzo ważne, pryzmat, ponieważ ten pryzmat, który tutaj jest, plus cały to projektor, który będzie emitował białe światło, będę kierował na pryzmat i zobaczymy wtedy spektrum kolorów, spektrum barw, które są niejako, nazwijmy to, schowane w świetle białym i które zobaczymy po przejściu przez pryzmat wskutek ugięcia w pryzmacie. Żeby mówić o temperaturze, żeby mówić o energii, o tym, jak nasza powierzchnia ciała, zresztą nie tylko nasza, bo mam dzisiaj przygotowane również parę takich doświadczeń, nazwijmy to, z przyrody, czy tam parę zaobserwowanych zjawisk, muszę pokazać to, co mam przygotowane, mianowicie kamerę termowizyjną. Ta kamera termowizyjna posłuży mi do tego, aby zmierzyć, aby zbadać, zobaczyć rozkład temperatury, zobaczyć, jak wyglądają różne elementy, różne ciała w przyrodzie oraz jak ta temperatura rozkłada się na powierzchni naszego ciała wskutek oddziaływania, choćby tak jak tutaj będę pokazywał, mianowicie gorącej wody, zimnej wody oraz paru innych elementów, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Pierwszą rzeczą, od której chciałbym zacząć, to parę słów na temat tego, gdzie, może nie tyle gdzie, a kiedy i kto wpadł na pomysł, że temperatura powierzchni naszego ciała również niesie pewne informacje diagnostyczne, czyli informacje o naszym stanie zdrowia, o naszej chorobie. Był tym kimś Hipokrates, 20 kilka wieków temu, u swoich pacjentów zauważył, że pewne miejsca ciała, które dotykał, według niego były cieplejsze. No oczywiście wtedy, i to były miejsca związane z jakimś schorzeniem, tak sądził. Wtedy nie miał przyrządu, który mógłby zmierzyć temperaturę, nie potrafił tego zrobić w sposób dokładny, ani nawet prawie dokładny, ale wymyślił bardzo ciekawe doświadczenie. Swoich pacjentów brudził błotem, brudził taką gliną i patrzył, jak ta glina wysycha. Glina schnąc zmienia swoją barwę. Zatem zobaczył pewną kolorową odpowiedź na powierzchni ciała, wynikającą z tego, że pewne części naszego ciała są po prostu cieplejsze, a inne zimniejsze. I w ten oto sposób 20 kilka wieków temu Hipokrates pokazał, że powierzchnia naszego ciała daje informację o tym, gdzie, w którym miejscu może dziać się pewien problem zdrowotny. A zobaczył to dzięki temu, że miał do pomocy zwykłe błoto, glinę mokrą, którą kładł na pacjentów i obserwował. Dzisiaj nie musimy tego robić w ten sposób oczywiście. Dzisiaj mamy odpowiednie urządzenia, i te urządzenia, które nawet ja tu przyniosłem, taką kamerę termowizyjną, pokażą nam temperaturę naszego ciała. Pokażą nam temperaturę całego naszego ciała, zresztą w bardzo dobrej dokładności, w świetnej rozdzielczości. Będziemy mogli wybrać odpowiedni kolor, zatem kolor skali, w której chcemy to zobaczyć na monitorze. Zatem takie doświadczenie za chwileczkę przeprowadzimy, gdzie pewnie obiektem będę ja bądź ktoś z mojej rodziny, ale zobaczycie to na filmie za chwileczkę. I tu mamy pierwszy przykład
tego, jak moje ciało, jak ja wyglądam w podczerwieni, w kolorach takich wybranych. Bardzo zwraca uwagę fakt, że moja twarz, szyja jest bardzo ciepła. To są te kolory takie aż białe oraz wszystko to, co jest czerwone, jest cieplejsze. Pokazuję też dłonie. Widać, że mam ciepłe dłonie. I to, co zwraca uwagę, to koszulka jest zimniejsza i ściany mam zimne. Teraz pokazuję przedramię, żebyście zobaczyli, że właściwie, co prawda nie jest to jednorodna temperatura, ale jakichś specjalnych naczyń krwionośnych tam nie widzę. Widać to dość dobrze. Że... Kolejne doświadczenie, które przeprowadzimy, ma za zadanie pokazać nam jeden ze sposobów wymiany ciepła. Sposób, w którym ja muszę być w kontakcie z innym ciałem. Tutaj ściana, popatrzcie, ta ściana jest zimna, fioletowo-czarna. Ja przykładam moją dłoń do ściany, trzymam dosłownie chwilę, to będzie 10 sekund, może 15. Odejdę od ściany i zobaczymy coś, co, nie wiem, można nazwać takim śladem termalnym, termicznym mojej dłoni. O czym to świadczy? O tym, że ogrzałem ścianę moim ciałem, moją dłonią, przekazałem energię. To jest sposób, proszę, sposób, który nazywamy przewodzeniem. Sposób, który wynik ilustruje nam sposób przewodzenia ciepła, czyli oddawania energii z jednego ciała do drugiego poprzez bezpośredni kontakt, bo ja musiałem dotykać przecież ściany. Kolejnym doświadczeniem, które za chwileczkę zobaczymy, które przeprowadzę, będzie doświadczenie, które pokazuje nam kolejny sposób, inny sposób wymiany ciepła związany z ruchem tych rozgrzanych, gorących cząsteczek o dużej energii na większe odległości, czyli konwekcji. To, co widzimy, to jest świeczka. Ta świeczka, płomień, który byśmy widzieli w normalnych warunkach, czyli tak jak oglądamy świeczkę, sięga zaledwie tam, gdzie wskazywałem palcem. Proszę spojrzeć, ja jestem nad tą świeczką, każdy z nas pewnie nieraz tak odczuwał, że ta energia, to ciepło sięga no ze 20 cm powyżej płomień i ogrzewa mi dłoń. Bardzo ładnie to widać, że ta dłoń jest coraz bardziej gorąca, biała, czyli bardzo dużo energii dostaje wtedy moja dłoń, czyli ogrzewa się za pomocą cząsteczek o wysokiej energii, które są wskutek, dzięki temu, że mają taką dużą energię, one wędrują, możemy powiedzieć, w górę, przemieszczają się w górę, oddziałując z moim ciałem, z moją dłonią, co widzimy pięknie za pomocą kamery termowizyjnej. Moi drodzy, skoro już widzieliśmy, jak wygląda w podczerwieni, skoro omówiliśmy, jak to jest, znaczy może inaczej, jak kamera termowizyjna widzi te miejsca cieplejsze, te miejsca, które mają najwyższą temperaturę, a jak te, które mają najniższą. Widzieliśmy tam, że to było od takiego bieli, które było, i czerwieni, które były, charakteryzowały najwyższą temperaturę, do tych zimnych miejsc. Pewnie najzimniejsza zawsze była ściana za mną. No to przejdziemy może do takiej części, w której powiem, jak to promieniowanie podczerwone zostało odkryte. A odkrył je William Herschel prawie 200 lat temu. 200 lat temu wykonał doświadczenie z pryzmatem Newtona. Ten pryzmat, może to nie jest Newtona, ale pryzmat, który załamuje białe światło, które włączę teraz z projektora. No, na razie świeci światełko białe. I teraz jak włożę pryzmat, smugę tego światła, świetnie widać na ścianie z tej strony kolorowe widmo, zakres fal kolorów, które składają się na światło białe. I William Herschel, korzystając, może jeszcze tak sobie spróbuję tu ustawić, korzystając z takiej możliwości, zrobił takie doświadczenie. Poustawiał w każdym z zakresu z tego widma. Tu mamy fiolet, tu mamy czerwień, pośrodku zieleń. Poustawiał termometry. Termometry, które mierzyły temperaturę przez całą dobę, mierzyły temperaturę w poszczególnych zakresach widma. Tak się jakoś złożyło, że jeden z termometrów leżał za czerwoną granicą. Za czerwoną granicą, czyli za tym czerwonym kolorem spektrum widmowym, i rano, gdy ja już to wyłączę, gdy przyszedł
odczytać wartości, zauważył, że to właśnie tam, gdzie było ciemno, można powiedzieć, tak, gdzie nie było już koloru, nagle temperatura okazała się być najwyższą. No i wtedy doszedł do wniosku, że to musi być wynik działania jakiegoś promieniowania, którego nie widać, którego my nie czujemy, a który powoduje najwyższy wzrost temperatury. Stąd nazwał je promieniowaniem cieplnym. Dziś dalej zwyczajowo nazywamy to promieniowanie promieniowaniem cieplnym, jednakże nazwa fizyczna to promieniowanie podczerwone, znajdujące się za, czy w zasadzie mógłbym powiedzieć pod czerwienią w widmie fal elektromagnetycznych. To promieniowanie jest emitowane z każdego ciała, z każdego, które ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego. A póki co nie znamy ciała, które by miało temperaturę zera, zatem zakładamy, że wszystkie ciała na naszej czy planecie, czy w ogóle we wszechświecie emitują promieniowanie podczerwone. Tak jak my, ponieważ jesteśmy zbudowani z cząsteczek, te cząsteczki z atomów, te atomy nieustannie drgają, a więc są w ruchu, ten ruch gwarantuje, że posiadają energię. Ta energia z kolei, albo inaczej miarą tej energii ruchu cieplnego, jest temperatura. Czyli temperatura, którą nasze ciało, czy każde inne ciało wokół nas posiada. Skoro już tak powiedziałem, no to to jest właśnie trzeci sposób wymiany ciepła. Wymiana ciepła na sposób promieniowania. Promieniowania fal elektromagnetycznych z zakresu podczerwieni. Czyli to ciepło ja oddaję do otoczenia, ale też otoczenie oddaję w moim kierunku. Zatem dopóki nie będziemy w idealnej równowadze, dopóty ta energia będzie pomiędzy nami wymieniana. Tak można by opisać pokrótce samo promieniowanie podczerwone. Kolejnym doświadczeniem, które fajnie pokazuje, że ogrzanie krwi bądź też oziębienie wpływa na temperaturę powierzchni naszego ciała, jest takie doświadczenie, które zobaczycie za chwileczkę w podczerwieni, w takim filmie, który nagrałem, wykorzystując takie dwa kubeczki. Gorąca woda, zimna woda, wkładam dwa paluszki do gorącej, dwa do zimnej wody. Co zobaczymy? Sami zobaczycie na filmie nakręconym w formacie takim właśnie podczerwieni, zobaczycie, jak niektóre tylko naczynia krwionośne z mojej dłoni będą ogrzane. To będą te, które doprowadzają krew, czy tam odprowadzają krew z palców, które były w gorącej wodzie, a nie te, które były w zimnej wodzie. I to zaraz będziemy widzieć na filmie. Jest jeszcze jedno doświadczenie, które ja osobiście bardzo lubię, które niejako wiąże się z tym, co przed chwilą oglądaliście, przy czym do tej miski, do gorącej wody, która się będzie znajdowała w tej misce, włożę dłoń, całą dłoń i zobaczymy po, no nie wiem, 10-15 sekundach,
jak krew ogrzana, krew przepływająca przez dłoń, która będzie ogrzana, bo ta woda będzie bardzo ciepła, ogrzeje naczynia krwionośne. I zobaczycie, jak będę obracał moją rękę, moje przedramię, zobaczycie naczynia krwionośne, które uwidocznią się właśnie wtedy, gdy krew przez nie przepływająca będzie miała wyższą temperaturę, gdyż no, krew w organizmie krąży. Skoro krąży, no to najpierw ją nagrzewam tą, która przepływa przez dłoń, a potem ona wraca żyłami przecież do serca. Zatem zobaczymy kolejny fajny obraz w termografii, który pokazuje, no można powiedzieć, działanie naszego organizmu. Na koniec zostawiłem sobie takie trzy w zasadzie doświadczenia, można powiedzieć, związane z przyrodą. Jedno, co prawda, również ilustruje wymianę ciepła, taką konwencję, ruchy wody ciepłej i zimnej wymieszane. Również do tego będę wykorzystywał miskę, w której będzie gorąca woda, do której doleję zimną wodę i zamieszam. Zobaczycie przepiękne takie widoki w podczerwieni poruszającej, mieszającej się wody wewnątrz, które będą przypominały lawę. Lawę dlatego, bo taką skalę kolorową wybrałem do pokazania tego filmu. Ale sam widok w zasadzie ilustruje bardzo piękne, czysto fizyczne zjawisko.
Na sam koniec tego mojego wystąpienia, tego filmu, który nagrywam w warunkach takich domowych, zaprezentuję dwie przyrodnicze, nazwijmy to, ciekawostki. I jedna rzecz będzie związana z tym, że wyjdę z kamerą termowizyjną przed dom i pokażę najpierw taras, który nagrzewał się, no, był poddany promieniowaniu słonecznemu, słońce na niego świeciło. I zobaczycie, że ten taras, który mimo że jest zbudowany z tych samych desek, jednak nie jest jednorodnie nagrzany. Jest bardziej nagrzany w miejscach, w których można powiedzieć mniej tą energię słoneczną odbija, czyli bardziej pochłania. Dlaczego tak może być? Dlatego, że w części, można powiedzieć, tego tarasu my, a tak naprawdę pewnie bardziej dzieci, biegają, poruszają się i wycierają warstwę tego oleju, który pewnie miał służyć do z jednej strony impregnacji, zabezpieczenia tych desek, ale również ma własności takie, że mniej energii jest pochłaniane wewnątrz desek. Zatem tam, gdzie było tego oleju, tej farby olejowej, którą malowaliśmy, teraz było mniej, czy jest wytarta, uszkodzone mechanicznie, tam będzie cieplej i zobaczycie to na tarasie. Później obiektyw kamery skieruje w niebo. Dlatego nie mogłem tego nagrać wczoraj, nagrałem to dzisiaj w niedzielę, bo w sobotę było czyste niebo i takich ciekawych rzeczy nie zobaczylibyście. Na tym niebie dzisiaj, można powiedzieć, jak wyszedłem sam i zobaczyłem, co widać nade mną, no to szaro, biało, burę, chmury, z których, no, w zasadzie dla mnie w takim świetle widzialnym nic ciekawego nie wynikało. Ale jak skierowałem w te chmury obiektyw kamery termowizyjnej, to zobaczyłem barwne niebo. Dlaczego barwne? Już powiedzieliśmy przecież, że barwa mówi nam o tym, jaka jest temperatura. Zatem możemy powiedzieć, że chmury mają różną temperaturę. Będzie to uzależnione od tego, pewnie na jakiej wysokości się znajdują oraz jak dużo wewnątrz jest wody w tych chmurach. No i zobaczycie przepiękne, można by powiedzieć, pejzaże nieba namalowane chmurami. Mało tego, pod koniec tego filmiku, który będzie trwał gdzieś około pewnie 1,5 minuty, zobaczycie wręcz coś jakby wir, bo taki przynajmniej moja wyobraźnia mi podpowiedziała. Zwrócicie sami na to uwagę. Bardzo ciekawe rzeczy można zawsze zaobserwować, wychodząc z domu, a jeszcze mając taki sprzęt jak ja dzisiaj, to już w ogóle. I już ostatnią obserwację, którą przygotowałem dla potrzeb tego nagrania, to jest obserwacja suszącego się prania. I tam też wspaniale widać, że te ubrania, które są bliżej, albo inaczej bardziej wystawione na działanie światła słonecznego, wysuszyły się znacznie szybciej. Miały wysoką temperaturę w porównaniu z tymi, które są za nimi. To też świetnie widać, jest to wręcz oczywiste, ale bardzo ładnie pokazała to kamera termowizyjna. Tą obserwacją, tym doświadczeniem chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie, bardzo dziękując za uwagę.
i życząc wszystkiego dobrego, prawdopodobnie do spotkania kolejnego. Wszystkiego dobrego, do widzenia.